Dzieje apostolskie, rozdział 8, część 3. A Saul zgadzał się na zabicie jego. A Saul zgadzał się na zabicie jego. I stało się tego dnia wielkie prześladowanie przeciwko zgromadzeniu w Jerozolimie. I rozproszyli się wszyscy po krainach Judei i Samarii z wyjątkiem apostołów. A pobożni mężowie pogrzebali Szczepana i bardzo lamentowali nad nim. A Saul tępił zgromadzenie, wchodząc do domów, wywlekając mężczyzn i kobiety, wydawał ich do więzienia. Ci więc, którzy rozproszyli się, rozeszli się, głosząc Ewangelię. A Filip, gdy poszedł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa. A lud jednomyślnie lgnął do tego, co mówił Filip, słysząc i widząc cuda, które czynił. Bo duchy nieczyste wychodziły z wielu, którzy je mieli, wołając wielkim głosem, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. I nastała w tym mieście wielka radość. A był pewien mąż o imieniu Szymon, który przedtem w tym mieście zajmował się magią i wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc o sobie, że jest kimś wielkim, do którego lgnęli wszyscy od najmniejszego aż do największego, mówiąc, ten jest ową wielką mocą Bożą. A lgnęli do niego dlatego, bo od dłuższego czasu wprawiał ich w zdumienie swoją magią. A gdy uwierzyli Filipowi, głoszącemu Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić mężczyźni i kobiety. Także sam Szymon uwierzył i dał się ochrzcić, a trzymając się Filipa, widział znaki i wielkie cuda, które się działy. Zdumiewał się. A apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, gdy usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy, gdy tam przyszli, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego, bo jeszcze nie zstąpił na żadnego z nich, ale byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni brali Ducha Świętego. A Szymon, widząc, że przez wkładanie rąk apostołów jest dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcie im nie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, wziął Ducha Świętego. Ale Piotr mu powiedział, srebro twoje niech będzie z tobą ku zgubie, gdyż sądziłeś, że dar Boży może być nabyty za pieniądze. Nie ma dla ciebie cząstki ani dziedzictwa w tym słowie, bo serce twoje nie jest szczere przed obliczem Boga. Dlatego upamiętaj się ze swojej złości i proś Boga, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł twojego serca. Bo widzę, że jesteś w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Wtedy odpowiedział Szymon, módlcie się za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. A oni, gdy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, wrócili do Jerozolimy. Także w wielu miasteczkach Samarytan głosili Ewangelię. A anioł Pana powiedział do Filipa, mówiąc, wstań i idź ku południowi na drogę, która z Jerozolimy biegnie w dół ku Gazie. Jest to droga pustynna. A on wstał i poszedł, a oto mąż Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej Etiopii Kandaki, który był nad całym jej skarbcem, przyjechał do Jerozolimy, aby oddać cześć. A gdy wracał, siedząc na swoim wozie, odczytywał proroka Izajasza i powiedział duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał go odczytującego proroka Izajasza i powiedział, czy rozumiesz, co czytasz? A on powiedział, jak mogę, jeśli mi nikt nie wyłoży. I prosił Filipa, aby wszedł z nim i usiadł. A miejsce pisma, które odczytywał, było te. Jak owca na zabicie dał się prowadzić i milczał jak baranek przed tym, który go strzyże, tak on nie otwiera swoich ust.
W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a kto opowie o jego rodzie? Bo zabrane z ziemi było jego życie. A eunuch odpowiadając Filipowi powiedział, proszę cię, o kim to mówi prorok? O sobie samym czy o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zaczął od tego pisma głosić mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i powiedział eunuch, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym nie został ochrzczony? I kazał, aby zatrzymano wóz i weszli obydwaj do wody, Filip i eunuch, i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, porwał Filipa duch pański i eunuch nie widział go więcej i jechał więc swoją drogą, radując się. A Filip znalazł się w Azocie i przechodząc przez wszystkie miasta, opowiadał Ewangelię, aż przyszedł do Cezarei. Apostołowie następnie po głoszeniu kazań w różnych wioskach Samarytan wracają do Jerozolimy. Ale nie w ten sposób Słowo Boże jest głoszone. Ewangelia idzie gdzie indziej. Nie jest w żaden sposób związana z Jerozolimą. Wręcz przeciwnie, wielkie znaczenie tego rozdziału polega na tym, że teraz fala błogosławieństwa odpływa z Jerozolimy. Święte miasto odrzuciło Ewangelię, nie wystarczyło im, że odrzucili Mesjasza, ani nawet to, że został on uczyniony Panem i Chrystusem na wysokościach. Odrzucili całkowicie świadectwo Ducha Świętego o Synu Człowieczym, uwielbionym w niebie, i zabili lub rozproszyli świadków. Kto wtedy został specjalnie użyty jako instrument wolnego działania Ducha Świętego, gdzie indziej bez planu, bez myśli człowieka i pozornie prosty wynik okoliczności tutaj mamy, ale wprawdzie ręka Boża kieruje wszystkim. I to jest oczywiste, że Filipowi anioł pański powiedział, aby wstał i poszedł na południe do Gazy. Do Gazy, która jest pustynią. I widzimy, że i wstał, i poszedł. Uderzająco piękne jest widzieć oddaną prostotę, z jaką Filip odpowiada na wezwanie swego mistrza. I nie będę udawał, że kosztowało go to niewiele, ale jestem pewien, że dla wielu mężów bożych byłoby to ciężką próbą opuścić to, co było tak jasne, gdzie on działał potężnie, używając siebie dla swej własnej chwały. Ale on jest prawdziwie niewolnikiem, tenże właśnie ewangelista Filip, i od razu jest gotowy, aby odejść na rozkaz Pana, który dał mu rządzić z radością tam, gdzie on sam smakował pierwociny w dniach jego własnej służby, tutaj na dole. Samaria, która sprzeciwiała się prawdzie, teraz przynosiła plon, który zasiał większy od Filipa, czyli Pan Jezus. I w tej Samarii panowała radość, że większe dzieła były dokonywane według jego własnego słowa. Ale to nie wystarczało Bogu. Pewien człowiek z Etiopii, eunuch o wielkim autorytecie u królowej etiopskiej, powracał po udaniu się do Jerozolimy, aby oddać pokłon. On odchodził, wracał bez błogosławieństwa, za którym tęskniło jego gorące serce. Udał się do wielkiego miasta uroczystości, lecz tam już nie znalazł błogosławieństwa. Dom Jahwech został podwójnie spustoszony. Jerozolima miała to dodane do swoich innych grzechów, że gdy błogosławieństwo zstąpiło z nieba, nie chciała tego błogosławieństwa mieć. Wzgardziła ona Duchem Świętym, tak jak wzgardziła Chrystusem, Mesjaszem. Nic więc dziwnego, że ten, który udał się do Jerozolimy, aby oddać pokłon, powracał z niezaspokojonymi tęsknotami swego serca. I nie anioł, ale Duch Święty prowadzi teraz. Anioł miał do czynienia z opatrznościowymi okolicznościami, ale Duch Święty z tym, co bezpośrednio dotyczy duchowych potrzeb i błogosławieństw. Tak mówi Duch do Filipa. Zbliż się. Zbliż się.
Tak, zbliż się i przyłącz się do tego wozu, do tego rydwanu. Filip działa natychmiast, od razu. Z ochotą słucha, jak eunuch czyta proroka Izajasza i Filip stawia pytanie, czy zrozumiał, co było czytane. Odpowiedź eunucha brzmi: jakże mogę, jeśli mnie ktoś nie poprowadzi? Następnie Filip został zaproszony, aby podszedł i usiadł z nim. Izajasz 53 rozdział jest, tak jak wiemy, częścią, o której mowa. A eunuch pyta: o kim? O kim? O kim prorok wypowiedział te słowa? O sobie samym? Czy o jakimś innym człowieku? Tak wielka była jego ciemność nawet co do ogólnego sensu rozdziału. I wtedy Filip otworzył usta swoje i zaczął z tego samego pisma i zwiastował mu Jezusa Chrystusa. To wystarczyło, to jedno imię przez wiarę w nie, czego by to nie mogło dokonać. Fakty były znane, lecz tego możemy być pewni, że nigdy nie były one zostawione przed umysłem Etiopczyka tak jak wtedy. Nigdy nie były połączone z żywym Słowem Bożym i Jego łaską. Teraz zostały one zostawione z Jego potrzebami i wszystko natychmiast stało się światłem w Jego duszy. O, tak, o jak wielkim błogosławieństwem jest mieć i znać takiego Zbawiciela. Co za radość być upoważnionym do głoszenia tego Zbawiciela, do głoszenia go innym bez ograniczeń, nawet tak ciemnym duszą jak ten Etiopczyk, który został ochrzczony. No, tutaj jest taka uwaga wynikająca z naszej wiedzy na temat obecnego świadectwa dotyczącego rękopisów. Tenże 37 werset nie występuje w tekście krytycznym. Więc pamiętajmy, że werset 37 jest tylko wymyśloną, wyimaginowaną rozmową pomiędzy nim a Filipem. Człowiek, który właśnie teraz jest tak nieświadomy, że właśnie nie jest kanałem, którego Bóg zamierzał użyć, aby doprowadzić do niezwykłego wyznania, które jest tutaj przedwcześnie wprowadzone w tym wersecie. Było ono zarezerwowane dla innego, o którym będziemy czytać w następnym rozdziale. Scena ta pokazuje, że przybysz odkrywa przepowiedzianego Mesjasza w Jezusie z Nazaretu. Mesjasza cierpiącego. Bez wątpienia, ale dokonującego pojednania. Z pewnością Etiopczyk otrzymał prawdę, ale werset 37 lepiej jest pominąć w waszych umysłach, przynajmniej w tym związku. Wszyscy, którzy są poinformowani w tych sprawach, wiedzą, że najlepsze autorytety odrzucają cały ten werset. I dalej mamy napisane: poszedł swoją stronę radując się. Chociaż Duch Pański pochwycił Filipa, to jednak jego serce jest tak pełne prawdy, że możemy być pewni, iż wszystko, co się wydarzyło, potwierdziło ją w jego oczach. Jak mogłoby się wydawać cokolwiek zbyt wielkiego i dobrego dla tego, którego serce właśnie poznało Jezusa? Czy nie czuł się on tym bardziej utwierdzony w Jezusie, że nie było żadnego innego przedmiotu przed jego duszą? To Pan przyprowadził Filipa i to jego duch go zabrał, ale to on także dał mu i zostawił go w Jezusie na zawsze. Filip, ewangelista Filip, znalazł się w Azocie i przechodząc przez to miejsce głosił kazania w innych miejscach. W tym momencie dochodzimy do historii powołania innego i jeszcze bardziej zaszczyconego świadka boskiej łaski i chwały Chrystusa. Jest to Saul z Tarsu. Jeszcze dyszał swymi groźbami i rzezią, gdy Pan kontynuował swe dalsze łaskawe dzieło wśród Samarytan i obcych. I powracający skarbnik królowej Kandaki był prozelitą, jak możemy przypuszczać, z pogan żyjącym wśród nich,
nie jako poganin, ale w zasadzie praktycznie Żyd, bez względu na miejsce swojego urodzenia i zamieszkania. Czas na powołanie pogan jeszcze nie nadszedł, choć droga jest przygotowana. Samarytanie, jak wiadomo, byli rasą taką, którą Pan Jezus nawet nazwał rasą kundli. Obcy mógł być ewentualnie prozelitą spośród pogan, ale apostoł pogan ma być teraz powołany, co przeczytamy w 9 rozdziale Dziejów. Takie jest rozwinięcie dróg Bożych w tym momencie. Jeśli popatrzymy na Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 8 werset, to mamy tam napisane: będziecie mi świadkami w Samarii. Tak powiedział tutaj właśnie Pan Jezus Chrystus. Będziecie mi świadkami w Samarii. Będziecie mi świadkami w Samarii. I to były słowa, które były częścią ostatnich słów Pana Jezusa Chrystusa do Jego uczniów. Do tej pory, od dnia Zielonych Świąt, od dnia Pięćdziesiątnicy, nikt nie wyszedł do mieszkańców tej prowincji. W Jerozolimie głoszono wszystkie kazania i do niej z całego kraju przychodzili chorzy po uzdrowienie, o czym czytaliśmy w wersecie 16 pierwszego rozdziału. Ale rozprzestrzenianie się, a nie koncentracja, miało być cechą charakterystyczną chrześcijaństwa. Tak jak pomieszanie języków Babel spowodowało rozproszenie się ludzi na ziemi, tak prześladowanie, które rozpoczęło się w dniu śmierci Szczepana, jak napisał Łukasz, spowodowało rozproszenie się uczniów. I powstało tego dnia wielkie prześladowanie przeciwko Kościołowi, który był w Jerozolimie, i wszyscy oni zostali rozproszeni po całej Judei i Samarii, z wyjątkiem apostołów. Ósmy rozdział zaczyna się opisem pochówku Szczepana. Kto zatem miał pochować Szczepana? Chrześcijanie, podobnie jak apostołowie przy ukrzyżowaniu, nie byli w stanie przyjść, aby dać męczennikowi zaszczytny i zwyczajowy obrządek pogrzebowy. Lecz podobnie jak w przypadku Pana, Bóg zapewnił to w sposób najbardziej nieprzewidziany, nieprzewidywalny. Jeśli chrześcijanie nie mogli zgłosić się na ochotnika, pobożni ludzie, bogobojni Żydzi byli gotowi wykonać ostatnie smutne obrzędy. Pochowali go i uczynili wielki lament nad nim. Byli w Jerozolimie pobożni mężowie, nadal wyznający Jahwech, uważający się za Żydów. Bardzo prawdopodobne, że to byli helleniści lub zagraniczni Żydzi, którzy nie mieli udziału w tym morderstwie i nie mieli sympatii z tymi, którzy ukamienowali Szczepana. Okazali to w najbardziej widoczny sposób, grzebiąc go i bardzo go opłakując. Też mamy tą smutną postać Saula, jeszcze nie nawróconego. Jest nam powiedziane nieco o pewnym młodym człowieku, który stał się najbardziej widocznym w sprzeciwie wobec prawdy. Zachował on szaty świadków, którzy ukamienowali męczennika, gdyż zgodził się właśnie tenże Saul na jego śmierć. Musiał słyszeć modlitwę Szczepana za jego morderców i mógł być świadkiem, jak Szczepan w chwili śmierci klęczał i modlił się za swoich przeciwników. Jednak nic, czego był świadkiem, ani nic, co wtedy usłyszał, nie zmiękczyło go w najmniejszym stopniu. Gorliwość dla religii, o ile nie jest złagodzona łaską, może uczynić z jej wyznawcy najbardziej nieprzejednanego i najbardziej nie nadającego się do tego, żeby w łaskawy sposób postępować z ludźmi, mordercę. Takim w tym czasie stał się Saul. Możemy go
nazwać w cudzysłowiu Torquemadą jego czasów. Czynił on bowiem spustoszenie w kościele, wchodził do każdego domu, chwytał mężczyzn i kobiety, osadzał ich w więzieniu. Nic podobnego nie miało wcześniej miejsca. Było to systematyczne prześladowanie o charakterze inkwizytorskim. Prywatne domy były najeżdżane, a więzienia zaludniane chrześcijanami obojga płci. Tak daleko dowiadujemy się od historyka. Ale gdy czytamy relację Saula wiele lat po jego nawróceniu, okropności tego czasu ukazują się w okropnym świetle. Zaprawdę, powiedział, myślałem o sobie, że powinienem czynić wiele rzeczy przeciwnych imieniu Jezusa z Nazaretu. To też uczyniłem w Jerozolimie, a wielu świętych zamknąłem w więzieniach, otrzymawszy władzę od arcykapłanów. A gdy ich skazywano na śmierć, dałem głos przeciwko nim i karałem ich często w każdej synagodze i zmuszałem ich do bluźnierstwa. I to czytamy w Dziejach Apostolskich 26:9-11. Cóż to musiał być za czas? Nic dziwnego, że z Jerozolimy rozproszyli się wszyscy, którzy mogli uciec, z wyjątkiem apostołów. Więzienia i śmierć były częstymi miejscami wydarzeń, a niektórzy stracili wiarę, byli zmuszani do bluźnierstwa. Szczepan był pierwszym męczennikiem, ale widocznie nie jedynym. W tym czasie wielu zostało skazanych na śmierć. Była to rzeczywiście wielka egzekucja. Apostołowie nie zostali dotknięci, prawdopodobnie poprzedni nieudany zamach na nich, opisany wcześniej w Dziejach Apostolskich w rozdziale 5, sprawił, że władze obawiały się ich zatrzymać. Teraz uczniowie przeszli przez Judeę i Samarię, głosząc słowo. O pracy w Judei mamy niewiele zapisów, z wyjątkiem tego, że dowiadujemy się z listu do Galacjan 1:22, że były zgromadzenia w tej prowincji, a także jedno być może w Lydzie i prawdopodobnie jedno w Joppie. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział 32-43. Przed pamiętną wizytą Piotra w Cezarei. Wiemy też, że Filip głosił systematycznie części tej prowincji pomiędzy Aszdodem, a miastem właśnie wymienionym. A do Samarii, czyli pomiędzy Aszdodem a Cezareą. Do Samarii jesteśmy jednak specjalnie skierowani, która od czasu obalenia Archelausa, syna Heroda Wielkiego, znalazła się, podobnie jak Judea, pod władzą rzymskiego namiestnika, który podlegał cesarskiemu urzędnikowi w Syrii. W Ewangeliach znajdujemy wzmianki o Samarii. Psychar bardzo wcześnie w czasie służby naszego Pana, jeszcze przed uwięzieniem chrzciciela Jana, miała miejsce praca, o której mamy pewne informacje w związku i w konsekwencji rozmowy Pana Jezusa z kobietą przy studni, co było opisane w Ewangelii Jana 4 rozdział. W Samarii w późniejszym czasie Pan doświadczył sprzeciwu ze strony mieszkańców pewnej wioski, którzy odmówili przyjęcia Go, o czym czytamy w Łukasza 9 rozdział 52 werset, ponieważ Jego twarz, Jego oblicze było zwrócone, jakby szedł do Jerozolimy. Serdeczne przyjęcie i wyraźne odrzucenie. Takie były doświadczenia Pana Jezusa w Samarii. Filip. To był kolejny punkt tego rozdziału 8. Teraz Filip, jeden z 7 wybranych w rozdziale 6 do usługiwania przy stołach, lecz niewątpliwie uwolniony od tej służby na skutek prześladowań, udał się z Jerozolimy do Samarii. Do jakiego miasta w tej prowincji on poszedł, nie jest wyraźnie powiedziane. Niektórzy przypuszczali, że była to stolica. Inni sugerowali Sychar. Wystarczającym dla nas jest wiedzieć o pracy, która się tam odbywała. Udał się do pewnego miasta w Samarii, tak mówi Słowo Boże, i zwiastował im Chrystusa, a lud,
lub też tłumy, zgodnie słuchał go, słuchali tego, co Filip mówił, słysząc i widząc cuda, które czynił. Gdyż duchy nieczyste, wołając donośnym głosem, wychodziły z wielu, którzy byli nimi opętani, a wielu porażonych i chromych zostawało uzdrowionych i była wielka radość w tym mieście. Tak mówi fragment z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział 5-8. To, co Żydzi odrzucali, Samarytanie przyjmowali z radością. Złość wypełniała serca w Jerozolimie. Wielka radość ogarnęła mieszkańców tego miasta w Samarii. Filip bowiem głosił im Chrystusa. Zwiastowanie Chrystusa. Możemy zaznaczyć to właśnie określenie, zwiastowanie Chrystusa. Zwiastowanie Chrystusa. Głosił Chrystusa, a nie po prostu Jezusa. Ponieważ mógł i głosił jedno i drugie eunuchowi, który czytał proroczy opis upokorzenia Pana, Filip głosił Jezusa w 8 rozdziale 35 wersecie, mamy tak napisane, ukazując mu, kim był ten, który tak cierpiał. Jezus, dziecko dziewicy, Samarytanom głosił Chrystusa. Głoszenie Chrystusa wiąże się z przedstawieniem zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Pana Jezusa. To właśnie jako zmartwychwstałego i w niebo wstąpionego, jak dowiadujemy się od Piotra, my, to znaczy chrześcijanie, znamy go jako Chrystusa. Tak mówi werset 36 tego 8 rozdziału. 36. Jako zmartwychwstały dowiadujemy się o przyjęciu, jako zmartwychwstałego dowiadujemy się o przyjęciu jego właśnie ofiary przez Boga, bo właśnie zmartwychwstanie potwierdziło to, że Bóg przyjął jego ofiarę. A tym samym o pewnej podstawie, na której stoją wszyscy, którzy w niego wierzą. Mamy pewny niezachwiany fundament. Zajmujemy nasze stanowisko na przyjętej doskonałej ofierze Pana Jezusa. Uznajemy, że wszystko zostało uczynione, co On miał uczynić, i usprawiedliwieni przez Jego krew znamy błogosławieństwo usprawiedliwienia przez wiarę, a w rezultacie, w konsekwencji, pokój z Bogiem. I to mamy opisane w Rzymian, w 4 rozdziale, do 5 rozdziału. Jako w niebo wzięty, w niebo wstąpiony Pan Jezus daje nam światło i mamy właśnie światło rzucone na osobę, która umarła, i mamy też poświadczoną wartość tej ofiary. Ten, który wstąpił na prawicę Boga, umarł jako człowiek na krzyżu. Jest on zatem również osobą boską. Jak wielka więc musi być skuteczność jego ofiary, który kiedyś na krzyżu, teraz znajduje się po prawicy majestatu w niebiosach? Tak więc głoszenie Chrystusa zakłada bardzo pełną Ewangelię, która ustawia tego, kto ją przyjmuje, w świadomym korzystaniu pokoju z Bogiem. Głoszenie Jezusa niekoniecznie zawierałoby wszystko to, co jest związane z głoszeniem Chrystusa. Na każde z nich jest odpowiedni czas. I widocznie Filip pod boskim kierownictwem wiedział, kiedy głosić jedno, a kiedy drugie. Pola w tym mieście Samarii były białe do żniwa. I podczas gdy Saul prowadził swoje straszne prześladowania w Jerozolimie, Filip był szczęśliwie zaangażowany w ewangelizację w Samarii. Diabeł podburzał tego pierwszego, Duch Boży prowadził i błogosławił tego drugiego. A teraz najbardziej wyraźny dowód mocy Słowa Bożego został pokazany przez ludzi,
którzy zwrócili się do Filipa i przyjęli Ewangelię, choć wcześniej byli zniewoleni przez czarownika Szymona. W pewnym sensie taki przewrót może wydawać się niczym dziwnym. Coś nowego zazwyczaj przyciąga tłumy, a pokazy cudownej mocy mogły przyciągnąć uwagę. Ale w tym przypadku zmiana była trwała. Wrażenie, jakie wywarł Szymon, choć było wielkie, było jednak przemijające, a przepowiadanie Filipa wywarło trwałe wrażenie. To nie był tylko tłum podążający za cudotwórcą. Dusze były pod głębokim wrażeniem, ponieważ zajmowano się sumieniami. Wielu stało się gorliwymi, a nie tylko entuzjastycznymi. I właśnie ten Szymon Mak, kim był ten czarownik? Szymon z imienia powszechnie nazywany jest magiem, co wskazuje na jego zawód mag lub czarodziej. Przez jego magiczne sztuczki, jego magiczne szachrajstwa, jego magiczne sztuczki oczarował ludzi i utwierdzał ich w ocenie jego samego jako cudotwórcy. Podawał się za jakiegoś wielkiego. Lud dał mu posłuch od najmniejszego do największego, oświadczając więc. To po prostu udowadnia, że mag był opisany w 8 rozdziale 10 wersetu Dziejów. Tak, ten człowiek jest tą mocą Bożą, która się nazywa wielką. Co za bluźniercze słowa. Ten człowiek jest tą mocą Bożą, która się nazywa wielką. Tym, których porwał Szymon, to tym właśnie ludziom, których porwał Szymon, tym ludziom głosił Filip. Jednak Filip nie głosił siebie samego, lecz Chrystusa. Jakże różnił się on od czarownika? Obaj czynili cuda. Szymon wywyższał się i przyjmował uwielbienie tłumu. Filip głosił innego. I zaciągał nawróconych jako uczniów Chrystusa do Chrystusa. Filip i Szymon różnili się dalej w tym, że Szymon zatopił się swoją chwałą, swoją wielkością, natomiast Filip zatopił się w jego chwale, chwale Pana Jezusa, jego wielkością, w doskonałości tego, którego głosił. Czy Filip był oszołomiony mocą Szymona? Z pewnością nie. Zrobił to, co zadziwiło Szymona, który czuł się w obecności kogoś większego od siebie. Szymon dziwił się, dziwił się. Jak nam powiedziano, widząc znaki i wielkie cuda. Moc, większa od tej, którą znał, działała. A on był zmuszony przyznać się do tego, że ta moc Filipa była większa. Była to moc Ducha Świętego, a głoszone poselstwo, jak starannie zaznacza historyk, było dobrą nowiną dla tych, którzy je otrzymali. Wpływ na ludzi był zdecydowany. Prestiż, który był u czarownika, zniknął jak śnieg przed słońcem. Od oczarowania przez Szymona zwrócili się do chrztu przez Filipa, który to Filip głosił to, w co teraz wierzyli jako dobrą nowinę o Królestwie Bożym i imieniu Jezusa Chrystusa. Dokonało się prawdziwe nawrócenie, a nawet Szymon zajął wśród nich miejsce, w cudzysłowiu, nawróconego. On również został ochrzczony, co za świadectwo zostało złożone na moc prawdy. Ludzie czuli ją, posiadali ją. Zostali bowiem ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Bóg triumfował w miejscu, gdzie wróg oślepił przedtem tak wielu. Odwróciwszy się raz na zawsze od Szymona, stali się uczniami w prawdzie Pana Jezusa Chrystusa. Zmiana rzeczywiście dokonała się przez głoszenie Ewangelii. A cuda i
Znaki poświadczały, że posłaniec był posłany przez Boga. Z kolei Szymon Czarownik u stóp Filipa dodatkowo wzmacniał ten przekaz. Ten wielki, jak sam siebie lubił ogłaszać, teraz był uczniem tego nowego przybysza. I niewątpliwie gorliwego kaznodziei, tak? Bo Filip był gorliwym kaznodzieją. Ale Filip był tylko ewangelistą. Pod tą nazwą został opisany wiele lat później w Dziejach Apostolskich, 21 rozdział, werset 8. Jak wielkim wydawał się on w oczach Szymona. Byli więksi od niego w Kościele Bożym, nawet apostołowie pańscy. Filip, jak już mieliśmy to zauważone, był ewangelistą. Interesującym jest zauważyć, że znał on swój dar i trzymał się tego daru. W całym tym rozdziale, który może być nazwany dziejami Filipa, głoszenie jest usługą i to jedyną, w którą Filip jest zaangażowany. Głosił Chrystusa, głosił rzeczy dotyczące Królestwa Bożego i tak dalej. Głosił Jezusa, głosił Ewangelię we wszystkich miastach, aż przybył do Cezarei. Tak czytamy w tymże 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, werset 5, werset 12, werset 35 i werset 40. Ani dar nauczania, ani napominania nie był mu dany. W głoszeniu pracował, bo był ewangelistą. I jedynym człowiekiem tak określonym w Nowym Testamencie, choć oczywiście nie jedynym, który pracował w tej dziedzinie służby. Tymoteusz miał wykonywać pracę ewangelisty, ale miał też inne ważne zadania. O tym czytamy w 2 Tymoteusza 4:5. Inni, jak Paweł, mogli być nauczycielami, jak również ewangelistami. Filip był tylko ewangelistą. I tutaj dochodzimy do punktu dotyczącego wizyty apostolskiej. Wiadomości, wieść o sukcesie Ewangelii w Samarii dotarła do uszu apostołów w Jerozolimie. Dwóch z ich grona zostało wysłanych, aby odwiedzić miejsce błogosławieństwa. Byli to Piotr i Jan. Praca Filipa została uznana za prawdziwą i stabilną. Apostołowie uznali tą pracę. Wobec tego, że pośród nawróconych, widząc z pewnością rzeczywistość tego dzieła, nie musieli ponownie zakładać fundamentu ani uzupełniać Ewangelii Filipa, ich służba w tym czasie polegała na udzielaniu nawróconym pełnego błogosławieństwa chrześcijańskiego przez dar Ducha Świętego. Oni się o to modlili. I tutaj jest takie słowo jeszcze. Jak informuje nas historyk, jeszcze na żadnego z nich nie spadł Duch Święty, tylko oni zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I to mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 16 werset. To fakt, byli wierzącymi dziećmi Bożymi, którymi się stali. Zbawionymi duszami z pewnością byli, ale w przynależności do Chrystusa, to mamy w Rzymian, 8 rozdział, 9 werset, i w byciu członkami Jego ciała, 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, jeszcze nie uczestniczyli. Te duchowe błogosławieństwa zależały od otrzymania Ducha Świętego. W tym celu Piotr i Jan modlili się, a następnie kładąc ręce na uczniów, otrzymali Ducha Świętego. Widzimy więc wyraźnie, że ludzie mogą być wierzący, a jednak nie mogą być tym, co Pismo Święte nazywa zapieczętowaniem w Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. To jest być uczestnikami daru Ducha Świętego. Bóg jednak nie chce pozostawić nikogo w takim stanie. W pierwszych dniach życia dar ten był udzielany na trzy różne sposoby. Po pierwsze, Duch Święty został wylany na całe zgromadzenie w Dniu Zielonych Świąt, Dniu Pięćdziesiątnicy.
Po drugie, wielu świętych niewątpliwie większość otrzymało po tym dar ducha przez słuchanie wiary, o czym mówi Galacjan 3 rozdział 2 werset. Wierząc w Ewangelię o swoim zbawieniu, co mówi nam Efezjan 1 rozdział 13 werset. Po trzecie, inni znowu, a ci Samarytanie należeni do tej właśnie trzeciej grupy, do tej ostatniej grupy, otrzymali Ducha Świętego przez nałożenie rąk apostołów. Historia Samarytan w przeszłości bardzo prawdopodobnie wyjaśnia to w ich przypadku. Choć rzekomo wywodzili się od Jakuba, jak twierdziła kobieta przy studni w 4 rozdziale Jana 12 werset, zapoczątkowali i utrzymywali od czasów Nehemiasza konkurencyjny kult i konkurencyjną świątynię wzniesioną na górze Gerizim. Kult samarytański datuje się od Manassesa, syna Jojady, syna Eliashiba, arcykapłana, którego Nehemiasz przepędził z niego jako zięcia Sanbalata Horonity. On uzyskał tutaj pewnego rodzaju wsparcie i otrzymał od Dariusza pewnego rodzaju możliwość, aby budować rywalizującą świątynię przy Gerizim, i to był rok przed Chrystusem, w 409 roku. Ich stanowisko było naprawdę schizmatyckie. Była to niezależność. Dlatego też musieli nauczyć się, że błogosławieństwo może dosięgnąć ich jedynie z Jerozolimy. Tak więc nie tylko Filip opuścił stolicę, aby głosić Ewangelię Samarytanom, ale również Piotr i Jan zeszli z niej, aby udzielić im Ducha Świętego. Całe ich duchowe błogosławieństwo było otrzymywane przez naczynia związane z Jerozolimą. Zbawienie rzeczywiście pochodziło od Żydów. Szymon został ostatecznie ujawniony. Czarownik najwyraźniej patrzył ze zdumieniem, widząc moc apostołów okazaną w udzieleniu i udzielaniu Ducha Świętego. On dobrze wiedział, jak ludzie postrzegali każdego, kto rzekomo był obdarzony nadprzyrodzonymi mocami. Wiedział też, jakie korzyści doczesne sam osiągnął, oślepiając tłumy swoimi czarami. Gdyby tylko mógł posiąść tę moc, która była okazana i którą okazali Piotr i Jan, jakież zyski osiągnąłby? W jakim poważaniu by się znajdował? Dlatego ofiarował im pieniądze, mówiąc: daj mi, daj mi. Daj mi też tę moc, aby każdy, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 18 i 19 werset. Szymon pragnął mocy dodawania ducha, a nie błogosławieństwa otrzymania tegoż ducha. To Szymona nie obchodziło. Odpowiedź Piotra była natychmiastowa, miażdżąca i zdecydowana, negująca prośbę i określająca prawdziwy stan moralny Szymona. Chociaż był ochrzczony, nie miał duchowego życia w swojej duszy. Nawrócenia nigdy nie zaznał. Nigdy nie uczestniczył w nowym narodzeniu. Był on jeszcze w żółci gorzkości i więzach nieprawości i na drodze do zguby, chyba że przebaczenie tej myśli i jego serca zostanie mu udzielone. Prawdziwi wierzący nigdy nie zginą. Zbawienie jest nieutracalne. Szymon nie był jeszcze w tej klasie, a więc poza niebezpieczeństwem, to jeszcze mamy tutaj pieniądze twoje zginą z tobą, ponieważ myślałeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz w tym ani udziału, ani zysku. W
tej sprawie, bo serce Twoje nie jest prawe w oczach Bożych. Żałuj więc tej swojej niegodziwości i módl się do Boga, aby odpuścił Ci to, co myśli Twoje serce. Widzę bowiem, że jesteś w żółci goryczy i w więzach nieprawości. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział od 20 do 23 wersetu. Szymon uwierzył, jak czytamy w wersecie 13. Widocznie była to wiara intelektualna bez żadnej prawdziwej pracy sumienia. Jego serce nadal nie było w porządku z Bogiem. Któż świadomie uczestniczył w Bożej łasce, mógłby uczynić taką prośbę, jaką on uczynił? Czy odpowiedź Piotra spowodowała w jego duszy przekonanie? Czy jego sumienie było w końcu naprawdę obudzone? Tutaj jest wyraźnie powiedziane: módlcie się do Pana za mną, aby nie przyszło na mnie to, co mówicie. Dziwne. Sam nie mógł się modlić. Tak powiedział nieszczęśliwy człowiek. On pragnął uniknąć boskiego sądu, lecz to widocznie było wszystko. On prosił o modlitwę, lecz nie wyznał swego grzechu, ani nie wydaje się, aby sam się modlił, jak mu to było nakazane. Tym sposobem zniknął z kart natchnionego Pisma Świętego. Tym sposobem zapomina o nim każdy, kto czyta Pismo od tego momentu. A wszelkie wzmianki o nim w historii kościelnej, choć pomieszane z bajkami, potwierdzają wyrażony przez apostoła sąd o nim, że nie miał on żadnej roli ani udziału w tej sprawie. Stałe sprzeciwianie się prawdzie jest, jeśli chodzi o niego, jednolicie opisane, a nieustanna wrogość i gorycz przeciwko Piotrowi zdaje się charakteryzować tego czarownika aż do końca. Wiele radości było znanych w mieście, zanim nawróceni otrzymali dar Ducha Świętego. Czego musieli doświadczyć po otrzymaniu tego daru? Wolność ducha przed Bogiem, którą wtedy poznali, i świadomość ich związku z Nim musiała być doświadczona, a sama ich wypowiedź, zwracanie się do Niego, tak jak oni musieli to robić, jak do Ojca, bo wtedy Bóg stał się już ich Ojcem, stąd była ta radość. I to była radość właśnie, która tutaj była widoczna. Krótki prawdopodobnie był pobyt tych dwóch apostołów po wypełnieniu prawdziwego celu ich misji. Po złożeniu świadectwa i wypowiedzeniu Słowa Pańskiego powrócili oni do Jerozolimy, głosząc jednak po drodze w wielu wioskach Samarytan. Jakże zmienili się mieszkańcy tej prowincji i tej sekty, bo Samarytanie byli w pewnym sensie sektą. Kiedy Pan szedł w kierunku Jerozolimy, wchodząc do wioski zamieszkałej, przez nich musiał ją opuścić, gdyż nie chcieli go przyjąć, gdyż jego twarz była zwrócona ku Jerozolimie, ku matce. Tak mówi Łukasza 9:53. Piotr i Jan, którzy byli z nim w tym czasie, nie spotkali się z chłodem, ani nie byli odtrącani przez nikogo w wioskach samarytańskich, chociaż szli do Jerozolimy. Samaria przyjmowała Słowo Boże. Gdy Duch Święty rzeczywiście działa, uprzedzenia wieków topnieją, a to, co mogło być uważane za trudności nie do pokonania, okazuje się, że już nie istnieje. Bóg przygotowuje serca, a Słowo Boże może wtedy na nie spaść. Jak delikatne, orzeźwiające błogosławieństwo rosy na spieczoną ziemię. Jakież to musiało być pole do uprawy. Ale ewangelista Filip miał inne zadanie i inne cele. Do niej on się następnie zabierze i to właśnie widzimy w jego spotkaniu z etiopskim eunuchem. Filip, pozostawiony bardzo możliwe, że przez apostołów w tym mieście, którego
nawracający się konwertyci musieli się do niego przyzwyczaić, bo przecież znali go jako miłego brata, podczas gdy oni kontynuowali swą ewangelizacyjną służbę w prowincji Samarii, to Filip dostał wezwanie do udania się w inne miejsce. Anioł Pański przemówił do niego i polecił mu udać się na drogę między Jerozolimą a Gazą, która jest pustynna. Natychmiast posłuchał i poszedł. Dlaczego został zabrany z owocnego pola swej pracy, było jeszcze dla niego tajemnicą nieznaną. Na drodze posłuszeństwa otrzymał światło rzucone na jego drogę. Chociaż miejsce, do którego dotarł, nazywało się pustkowiem, nie znalazł się tam sam. Pewien eunuch, człowiek cieszący się wielkim autorytetem u królowej Kandaki i mający pieczę nad całym jej skarbem, człowiek, którym królowa pokładała zaufanie, ale także Żyd lub wyznawca wiary żydowskiej, wracał z Jerozolimy, dokąd udał się, aby oddać pokłon. Najwyraźniej służba w świątyni i obcowanie tam z wyznawcami i wyznawanymi przez Żydów rytuałami i wyznawcami Żydami nie dostarczyło mu wszystkiego, co był gotów przyjąć. Od żadnego z tamtejszych doktorów nie otrzymał światła, które mogłoby otworzyć prorocze nauki Księgi Izajasza. On jednak cenił sobie tę część boskiego objawienia i studiował ją w czasie swej podróży powrotnej. Czy miał powrócić do swego kraju tak samo niezorientowany w tej księdze, jak ją opuścił? Jak opuścił ten kraj, jak opuścił swoją ojczyznę? Okoliczności zdawały się na to wskazywać, bo Jerozolima była za nim, a on na pustyni. Bez nauczyciela, bez pomocnika, on spokojnie czytał księgę, gdy Filip, kierowany przez Ducha Bożego, zwrócił się do niego z pytaniem. Czy rozumiesz, co czytasz? Nieznajomy dlatego eunucha w ten sposób ośmielił się zwrócić do niego. Naturalnie, że on mógłby odepchnąć takiego. Dlaczego ten prosty człowiek bez orszaku ani nawet jednej osoby do oznaczenia rangi miałby się ośmielać nachodzić tak wysokiego urzędnika, jakim on był? Nie podróżował przecież sam. Bez wątpienia miał z sobą sporą liczbę osób. Lecz gdy duch przygotowuje serca, są one gotowe do przyjęcia pomocy, a zewnętrzny wygląd osoby lub dziwność takiego spotkania nie budzi sprzeciwu w umyśle prawdziwego pytającego. Tak więc eunuch odpowiedział na postawione mu pytanie. Jakże ja mogę, jeśli mnie nie poprowadzi jakiś człowiek? On potrzebował pomocy. Wyznał to, a wierząc, że Filip może jej udzielić, poprosił go, by podszedł i usiadł z nim. Sługa, i tutaj Kandake i sługa pański byli w ten sposób razem, a sługa Kandake, czyli ten pierwszy, który prawdopodobnie był przyzwyczajony do bycia słuchanym z szacunkiem, teraz siedział jak uczeń u stóp ewangelisty. Fragment z proroka Izajasza był tym, który znamy jako 53 rozdział tej księgi. Jakże to wszystko było zarządzone przez Boga. Pomocnik był przewidziany dla eunucha, a fragment, który on czytał, dał Filipowi sposobność do mówienia o Panu Jezusie. Dla eunucha jednak znaczenie było jeszcze zaciemnione. Światło, które chciałby przyjąć, nie oświetliło tych wersetów. I to czytamy w Izajasza 53:7-8. Ale teraz musiał tylko poprosić tego nieznajomego, aby mu je otworzył i aby dowiedział się, o kim pisał prorok. Filip, jak czytamy,
otworzył swoje usta i zaczynając od tego pisma zwiastował mu Jezusa. Co to musiał być za czas? Odrzucenie Pana za życia było przepowiedziane w pierwszym wersecie Ewangelii. I tutaj mamy też wyraźnie pokazane z Ewangelii Jana, 12 rozdział, 38 werset. Jego drogi w łasce, w uzdrowieniu i tak dalej zostały przepowiedziane w czwartym wersecie tego Izajasza, 53 werset. I mamy to w porównaniu z Mateusza 8:17. Jego noszenie naszych grzechów i błogosławiony wynik tego dla nas zostały przepowiedziane w piątym wersecie. I to jest widoczne, jak porównamy piąty werset 53 rozdziału Izajasza z pierwszym listem Piotra 2:24. Jego nieskazitelna niewinność została potwierdzona w dziewiątym wersecie 53 rozdziału. I to możemy porównać z pierwszym listem Piotra, drugi rozdział, 22 werset. Pochówek Pana Jezusa w grobie Józefa został zapowiedziany w tym samym wersecie, o czym czytamy w Mateusza 27, od 57 wersetu do 60. I wystarczy to porównać z Izajasza 53. A boskie uznanie dla Niego zostało przedstawione w ostatnim wersecie. Jakiej historii w tym jednym krótkim rozdziale musiał słuchać eunuch z zachwytem i zdumieniem? Nigdy przedtem Pismo Święte, jak możemy wierzyć, nie wydawało mu się tak pełne, a jego nauczanie tak interesujące. I tutaj dochodzimy do punktu, który można by zatytułować chrzest. Efekt był szybki i zdecydowany. Idąc, jadąc dalej, dotarli do wody w pobliżu, jak się wydaje, współczesnego miasta Telchesy. A eunuch od razu zaproponował chrzest chrześcijański. Z tej szczególnej, historii dowiadujemy się czegoś o istnieniu królowej Kandaki. Królowa Kandaki i to imię jest imieniem persony, o której w zasadzie wiele nie wiemy. Uważa się, że imię Kandaka jest, podobnie jak imię Faraona, oznaczeniem po prostu władcy, a nie osobistym imieniem własnym. W czasach takich Eusebiusza Etiopia nadal była rządzona przez kobiety. I w tej miejscowości Telchesy jest jedyne źródło na wiele mil dookoła, na wiele kilometrów dookoła. I to jest taki trochę pustynny, słonawy potok, który ścieka z Tel Neitlech, może, gdzie w starożytności był w pewnym sensie ograniczony przez taką jak gdyby zagrodę, tamę. I w Telchesy jest on połączony z świeżym źródłem, podczas gdy cała woda jest wchłonięta w kamienistej takiej kamienistej jak gdyby suchej, pustynnej powierzchni i ona tam wsiąka i nigdy nie pojawia się później. Te informacje są oczywiście za informacjami tych, którzy te tereny badali i jeżeli mamy teraz tekst z Dziejów Apostolskich, to tutaj 8 rozdział 36 do 38 wersetu jest: patrz, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Pragnąc wyznać
otwarcie, że jest uczniem Pana Jezusa, rozkazał rydwanowi stanąć i dwaj, Filip i Eunuch, zeszli do wody, a on go ochrzcił. Misja Filipa wobec niego dobiegła końca. On zwiastował mu Jezusa, ochrzcił go, a na jego własne życzenie ten chrzest się odbył. Wtedy można przeczytać, że Duch Pański porwał Filipa. A więc z punktu widzenia ludzkiego zniknął tak nagle, a nawet bardziej niż przyszedł. Ci dwaj, którzy spotkali się na pustyni, nie spotkali się już nigdy więcej na ziemi. Eunuch kontynuował swoją podróż w kierunku domu, nie zbaczając ze swojej drogi i starając się odnaleźć Filipa. Nie widział go więcej, tak jest napisane, tak mówi święty pisarz, który jako przyczynę podaje bo jak powinniśmy przeczytać, poszedł swoją drogą, radując się. Czyli widzimy wyraźnie, nie widzieli się więcej, bo pojechał swoją drogą, radując się. Filip uczynił dla niego wszystko, co miał do zrobienia. Eunuch otrzymał to, czego pragnął. Udał się do Jerozolimy, aby oddać pokłon. Opuścił to miasto bez żadnej wiedzy o chrześcijańskiej prawdzie. Spotkał Filipa w drodze. Jezus głosił mu Ewangelię i odszedł do domu jako wyznaczony uczeń, który wyznał wiarę w Pana Jezusa, a wybrany przed założeniem świata. I on wyznał ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i w niebo wstąpionego Pana Jezusa. O więcej niż to nie mamy, więcej niż o tym nie mamy pełnej wiedzy, ani pewnej wiedzy, więc musimy czekać na przyszły dzień po pochwyceniu, aby dowiedzieć się, jakie wyniki były tego. Jeżeli w ogóle spotkały go w jego kraju po powrocie, zakładając, jak musimy, że on starał się szerzyć wiarę chrześcijańską, więc jakieś efekty tego wtedy być może mogły być. Ale chociaż o reszcie jego drogi tutaj nie możemy powiedzieć nic pewnego, wiemy, że przed założeniem świata został on dany synowi przez jego ojca, ponieważ boski wybór został dokonany na jego korzyść, zanim Adam zaczął chodzić po ziemi, o czym czytamy w Efezjan 1 rozdział 4 werset. A teraz jako owca jedna z trzody dobrego pasterza pojawia się na kartach natchnionej historii. I to mamy w Ewangelii Jana 6 rozdział 37 werset. Wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana 6:37. I ten eunuch dany Panu Jezusowi rzeczywiście przyszedł do niego, ale po ludzku mówiąc, jak mało prawdopodobne było, aby to się stało. On odwiedził Jerozolimę, ale jak możemy wierzyć, nie natknął się na żadnego z apostołów, ani nie był pod wpływem ich nauki. Wracał do domu, do Etiopii, gdzie z pewnością nie było jeszcze żadnych chrześcijańskich nauczycieli ani kaznodziejów. Zostawiał za sobą kraj, w którym jak dotąd świeciło tylko światło chrześcijańskiej prawdy. Ale oko pasterza było zwrócone na niego, a Duch Święty polecił Filipowi, aby z nim porozmawiał. Wtedy okazało się, że był on jedną z owiec, za które dobry pasterz oddał swoje życie i chociaż jako eunuch nigdy nie mógł być przyjęty do zgromadzenia pańskiego, bo tak mówi Księga Drugiego Prawa, czyli Piąta Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, pierwszy werset, to jednak mógł być i był przyjęty do zgromadzenia Bożego i Chrystusowego. I dalej przechodzimy do ewangelizowanej Judei. O Filipie dowiadujemy się nieco więcej. Znaleziono go w Azocie, w starożytnym Aszdod, położonym na północ od Gazy.
Udał się on na północny zachód od Telchesy, podczas gdy Eunuch kontynuował swoją podróż na południowy zachód od tego miejsca w kierunku Gazy. W Azocie, aż Dodzie, Filip skierował się na północ, głosząc Ewangelię we wszystkich miastach, aż dotarł do Cezarei. Samaria i Judea były już ewangelizowane, choć w każdej z tych prowincji mogły być miejsca jeszcze nieodwiedzone. Mimo to Ewangelia została zasiana w obu tych prowincjach i w ten sposób wypełniło się polecenie powierzone uczniom w Łukasza 24-47, a powtórzone bardziej szczegółowo 11 w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 8 werset. Dalsze szczegóły dotyczące pracy w tych prowincjach są w większości ukryte, wstrzymane. A historyk przechodzi do okoliczności związanych z pracą misyjną wśród pogan. W ten sposób zapis ewangelizacyjnej pracy Filipa został zamknięty. Nie czytamy o nim więcej aż do czasu wizyty apostoła Pawła w Cezarei, podczas jego ostatniej podróży do Jerozolimy przed pierwszym uwięzieniem, kiedy to on i jego towarzystwo zatrzymali się w domu Filipa, który, jak możemy przypuszczać, na stałe zamieszkał w tym mieście, siedzibie rzymskiego rządu w Judei, i to jest 21 rozdział Dziejów Apostolskich, 8-14, tam jest napisane, że tam właśnie Filip był. Nie jest nieprawdopodobnym, że nasz historyk spotkał wtedy Filipa po raz pierwszy i mógł usłyszeć z ust ewangelisty historię o jego wizycie na pustyni i o jego obcowaniu z eunuchem. Wielkie rzeczy były uczynione, cudowne rzeczy były widziane, lecz jeszcze cudowniejsze rzeczy miały być pokazane w nawróceniu Saula i w ogromnym rozpowszechnieniu pracy Ewangelii w krajach pogańskich. Była to trzecia część dotycząca Dziejów Apostolskich, rozdziału 8. Jeśli Bóg pozwoli, będzie kontynuowane to rozważanie.